jego działania wychodzą zdecydowanie ponad, ponad to wszystko, co się dzieje. Radio SK. Ciężko było wybrać osobę, którą nagradzaliście? O kurczę, no bardzo ciężko, bo mając w naszej kategorii, czyli Pop Culture and Art, taką osobowość jak Freeze, no nie można było przejść obok tego obojętnie i no niestety, znaczy niestety, stety, no cudownie, że jakby Freeze się zgłosił i że mogliśmy mu przyznać tę nagrodę, ale no jego działania wychodzą zdecydowanie ponad, ponad to wszystko, co się dzieje właśnie tutaj w social mediach, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy tą nagrodę przyznać Freeze'owi. No i nie wyobrażam sobie też, żebyśmy przyznali ją komuś innemu, mając Freeza w naszej kategorii. Jak to jest działać jako twórca, za którego nie odpowiada żadna agencja? Nie do końca tak to jest, że nie odpowiada żadna agencja, bo odpowiada mój chłopak, który jest moim menadżerem, więc jakby oprócz tego, że działam, jesteśmy niezależnymi tutaj od, może od agencji, ale no jakby działamy razem, bardzo się cieszę, że mam w nim takie wsparcie, że możemy razem wybierać te wszystkie kampanie, że możemy razem działać, że też Jarek podpowiada mi wszystkie tutaj formaty, zresztą News na Dziś to też jest pomysł Jarka, także bardzo się cieszę, że możemy wspólnie działać i się rozwijać, także no nie do końca to tak jest, że nikogo za mną nie ma, bo stoi za mną Jarek, który bardzo mnie wspiera. A czy jakieś nowe formaty się szykują od Was? W sensie News na Dziś to jest jednak coś naprawdę bardzo znanego, bardzo kojarzonego na TikToku, czy jest coś w zamyśle? To znaczy też bardzo cały czas myślimy nad nowymi rzeczami. Oprócz News na Dziś są wywiady, które też cały czas gdzieś tam ulepszamy. Staramy się też stworzyć taką serię, która będzie nie tylko właśnie taka z czerwonego dywanu, czy z jakichś premier filmowych, czy serialowych. Więc cały czas nad tym myślimy, ale ten News na Dziś jest jakby taką najważniejszym formatem dla nas i na nim jesteśmy w 100% skupieni. Radio.